Inspiracją Brutal Legend jest świat rocka i heavy metalu. Soundtrack do gry tworzą najlepsi przedstawiciele tych gatunków. Grafika inspirowana jest najbardziej szalonymi okładkami płyt. Wreszcie teksty piosenek to podstawy fabuły. W grze pojawiają się też prawdziwie legendarne postacie świadka tej muzyki. Współpraca z tymi ludźmi była naprawdę niesamowita. Gdybym jako 14-latek zrobił listę wszystkich osób, które chciałbym poznać, powstałaby obsada tej gry. Można by zapytać, czy zrobiłem tę grę, aby spotkać tych wszystkich ludzi? No i odpowiedź brzmiałaby, tak, taka jest prawda. Jedyna osoba, którą chciałbym w tym projekcie zobaczyć, to ja sam, 14-letni. Chciałbym sobie przybić piątkę i powiedzieć, zadanie wykonane. Jedno z moich marzeń, kiedy zobaczyłem, jak Rob Halford wjeżdża na scenę na motocyklu, było umieszczenie go w grze. I tak się stało. Rob gra przywódcę klanu motocyklistów. Okazało się przy okazji, że to niesamowity facet, nie tylko wokalista, ale też dowcipniś. Daliśmy mu zatem okazję zagrać drugą postać, tego gościa, przywódcę pospolitego ruszenia długowłosych metalowców. To plugawa osobistość, która sprzedała ludzkie dusze demonom, ale ma za to wspaniałe włosy. Kolejna gwiazda muzyki, którą koniecznie chciałem mieć w obsadzie, właściciel jednego z najniesamowitszych głosów i twarzy świata muzyki. I oto jest Lemmy Kilmister z Motorhead. Doskonale zrenderowany do ostatniego pieprzyka. Wciela się on w Kilmastera, mistyczną postać tak świetnie grającą na basie, że leczy chorych i rannych. Dlatego warto ją mieć w swej armii. Równie cennym nabytkiem dla armii będzie pewna królowa. Wciela się w nią królowa heavy metalu Lita Ford. Spędziłem z nią wiele namiętnych, osobistych, cennych chwil, gdy miałem 14 lat. Ona o tym nie wie. Starza się. Lita miała przyjemność stać na scenie z kolejną naszą gwiazdą. Zawsze powtarzałem, że to bardzo osobista gra. I zawsze chciałem spotkać człowieka, którego album kupiłem. Była to pierwsza kupiona przeze mnie płyta. Miałem wówczas 14 lat. Wraz z kolegami rozebraliśmy ten album na drobne kawałki, analizując kolejne słowa piosenek. Wciąż mam tę płytę. To było dla mnie niesamowite przeżycie, kiedy zaniosłem ją do studia, by złożył na niej osobiście podpis. Sam Książę Ciemności, Ozzy Osbourne. Z radością ogłaszam zatem, że występuje on w naszej grze. Wciela się on w strażnika metalu i wygląda tak, jak powinien, otoczony przez tłumy. Przejdźmy do zwiastunu. Pełna wersja będzie miała premierę później, a oto krótka zapowiedź i okazja do zobaczenia, co i jak. Z ciemności nadciąga zło, które zniszczy nas wszystkich. Ze światła nadchodzi technik uzbrojony w potęgę metalu, przeznaczony mu stać się legendą. It's time to sound the battle cry. W grze występują Jack Black as Eddie Riggs. Hello, ladies. With Rob Halford. The other guy. This is gonna be a bloodbath. Ooh, what is that smell? Is that burning hair? Lemmy Kilmister. What the hell? Lita Ford. Would you like a ride? And Ozzy Osbourne. It's about fucking time. Yeah, time for a mosh pit. Ass kickers unite! Oh, yeah. Brutal Legend. So are you the keeper of the sacred beer tree? Dream job. Yeah.
Jako ostatniego wymieniam Jacka Blacka, który wcale nie jest najmniej ważny. Gra na gitarze i naprawdę jest Eddiem Rixem, technikiem scenicznym przeniesionym w czasie przez przeklętą sprzączkę od paska. Jack naprawdę oddał serce i duszę naszej grze. Przeczytał chyba 26 tysięcy linii dialogowych. Tak, jakoś tyle. Dużo czytania. Mamy specjalną wiadomość wideo wprost od niego. Ma ona tytuł Brutalne myśli. Cóż, dzięki. Cześć gracze, tu Jack Black. Chciałem wam pokazać jakieś miażdżące kawałki z naszej nowej gry Brutal Legend. Niestety nie mamy żadnych filmików, dlatego przygotowałem demo na żywo, dzięki któremu pokażę dokładnie te same ruchy, co główny bohater Eddie Riggs. Wziąłem kontroler od Xboxa i chirurgicznie umieściłem końcówki kabli w swoim mózgu. W ten sposób stałem się ludzką grą. Na pewno chcesz to zrobić? Jasne, mięczaku. Zaczynaj od prostego ciosu karate. Chcesz, żebym przestał? Nie, nie. Dawaj wysoki kop. Dobra, czuję, jakby smażył mi się mózg. Ale było warto. Przestańmy może. Puśćmy jakiś filmik. Masz ujęcia z gry? To po co wywierciłem sobie dziurę w czaszce? Pomyślałem, że to będzie zabawne, ale doprowadziło to do uszkodzenia mózgu. Z telefonem wszystko w porządku, sznuróweczki. Kupujcie brutalne legwany. This guitar blows stuff up.